Hejo kochani, tym razem witam się z wami z mojej szafy i dzisiaj w tej sukience to czuję się bardzo jesiennie. Bardzo jesiennie, taki kolor, taki właśnie, jak widzicie, taki wajbik jesienny, taki jestem takim liściem jesiennym, chociaż u nas tych liści pięknie przebarwionych niestety nie ma, ale lubię tą sukienkę bardzo, bo zobaczcie, jaką ona robi robotę tutaj z talią, nie? Talia, jeszcze sobie to można mocniej jeszcze spiąć, bo tutaj jest z tyłu pasek i tutaj te marszczenia bardzo dobrze tu niwelują to, co ja chcę zawsze zniwelować. Do tego te moje okulary w panterkę. Bardzo je lubię, ale muszę, wiecie co, pójść do okulisty i żeby mi troszeczkę poszerzył jakby te oprawki, bo czuję, że one już się troszeczkę rozciągnęły, ale czuję, że jeszcze troszeczkę mnie uwierają tak po całym dniu, tak zaczyna mnie trochę tutaj boleć głowa, ale bardzo je lubię, one też się przyciemniają na słońcu, więc też bardzo są dla mnie wygodne tutaj, zwłaszcza na Florydzie. No i tylko jeszcze muszę kapcie zmienić, najchętniej to bym założyła jakieś kowbojki, ale za gorąco, za gorąco. Dobra, jedziemy w fajne miejsca. Mam nadzieję, że wszędzie uda nam się je odwiedzić. Takie już mocno halloweenowe, mocno jesienne. Więc jedziemy. Zabieram was z wami, bo dzisiaj moje dzieciaczki mają wolne. Więc jedziemy wszyscy razem i mam nadzieję, że się będziemy fajnie bawić. Jeszcze po drodze jedziemy po ich kuzyna. Dobra, i ich mamę. Dobra, jedziemy, bo już jesteśmy spóźnieni. Wika ma z bekonem słynny chlebek. O rany, jaka straszna. Całe zjadłeś? To jest, słuchajcie, chleb od wiedźmy. W ogóle tu jaka fajna okolica, jak tutaj tak w ogóle taka stara Ameryka zrobiona. Jaka fajna, zobaczysta na listy. Tu nawet te apartamenty, jak fajnie, blok jest fajnie zrobiony, też taki w starym stylu. I tu ponoć są pączki z kwiatkiem. Zaraz zobaczymy, co mają ciekawego. Mamy różne smaki. Z kwiatkiem nie było, bo to pani mówi, że to tylko jest w wakacje menu, ale mamy tutaj takie różne fajne smaki. Normalnie z bekonem też są pączki. A który jest dla ciebie? No i jak, Wikuś, ten? Dobry, smakuje ci. Jak widzicie, wylądowaliśmy jednak na placu zabaw. Jest tak ciepło. No, podoba się dzieciakom. Jest tak ciepło, że słuchajcie, nie chciało nam się już nigdzie jechać. Tam był fajny plac zabaw pod dachem, w cieniu. Ale tutaj przyszliśmy zobaczyć całą taką jakby rzeźbę architektoniczną. Fajnie to wygląda. Na pewno jest to bardzo ciekawe.
No i co? I tak się skończyła nasza dzisiejsza przygoda. O! Właśnie mi się, słuchajcie, robi herbatę. Strasznie lubię herbaty, jejku. Nawet jak u nas są jeszcze te upały po 30 parę stopni, to słuchajcie, nawet tutaj latem uwielbiam pić herbatę. No może nie wiecie, nie siedząc w tych upałach na zewnątrz i ją pić, ale tu w domu, zwłaszcza wieczorem, jak najbardziej. My już dawno wróciliśmy. No i w sumie wam nic w tych restauracjach nic nie powiedziałam. Byliśmy w sumie w dwóch takich cukierniach, można powiedzieć. Jedna była mocno w stylu halloweenowym. No to ona, słuchajcie, jest tak cały rok otwarta, no ale teraz ma dużo więcej klientów z wiadomych celów. Jest taki fajny klimacik. No i właśnie jest taki fajny chleb czarownic z różnymi tam polewami, z różnymi składnikami. Jak widzieliście, Wiktoria miała z bekonem, ja miałam na słodko. Ale bardzo to było słodkie. To dla nas było za słodkie, ale wiecie co, można sobie, właśnie ciotka mi nie powiedziała, że można sobie zamówić, ja też nie pomyślałam w ogóle o tym, że oddzielnie ten jakby ten słodki taki lejący się lukier obok i później ten cynamonowy chleb zjeść, bo to taki jest cynamonowy chleb. Markowi bardzo smakował, bo wziąłam ze sobą i on po prostu po nas dojadł to wszystko, bo Marek uwielbia słodycze i to go zawsze gubi. Ale wiecie, on teraz tak naprawdę nie ma czasu w ogóle nawet jeść, można powiedzieć. Ja mu też zawsze dowożę lunche i takie ciacho sobie fajnie tam do herbaty sobie zjadł dzisiaj. A druga, też piekarnia, to była takie pączki, które są bardziej w smaku jak polskie pączki. No, różnią się od tych takich typowych amerykańskich donatów. I oni zawsze co roku takie robią swoją serię. Ja myślałam, że będą może te z kwiatami. No, Wikusia tak samo, co widziałyśmy na Instagramie, ale pani nam powiedziała, że to było akurat w menu letnim, więc będzie trzeba tam latem po prostu wrócić po nie. Tym razem były takie bardziej już, można powiedzieć, trochę świąteczne, właśnie bardziej jesienne. No, ale coś innego, coś fajnego. I tak sobie dzisiaj spędziliśmy czas. No dobra, kochani, teraz przyszedł w końcu czas na taki relaksik i powiem wam, że ostatnio totalnie w tym wirze obowiązków nie mam czasu w ogóle na jakieś maseczki, na jakieś na przykład fajne płatki pod oczy, a przydałyby mi się i takie nawet mam w domu, ale powiem wam, że jak przychodzi wieczór, to ja tylko i wyłącznie o czym marzę? Kąpiel, piżamka, spanko i koniec. A niestety, że ostatnio mam małe problemy z zaśnięciem. Muszę jakąś sobie, nie wiem, jakąś inną rutynę wyciszającą taką sobie właśnie znaleźć, żeby ten sen znowu przyszedł. A nigdy, powiem wam, że nie miałam takiego problemu. Chyba za dużo po prostu się dzieje. Jeszcze wiecie, tutaj na mnie ułatwia pogoda, znowu idzie kolejny huragan. O rany, po prostu już mam serdecznie dosyć, więc stwierdziłam, że dzisiaj muszę się zrelaksować, bo za dużo tego wszystkiego. No i jedyne, o czym zawsze pamiętam, to jest moja suplementacja. To rzeczywiście tego pilnuję, bo słuchajcie, od kiedy zaczęłam się tak codziennie suplementować, moja cera się bardzo poprawiła. Ja mam problemy z moją cerą, ja mam trądzik różowaty, ale powiem wam, że naprawdę odkąd zaczęłam codziennie pić kolagen od Primabiotic, tutaj przygotowałam całe pudełko, żeby wam pokazać, bo akurat przyszło mi nowe opakowanie, świeżutkie, to rzeczywiście ja wam już na ostatnim gdzieś vlogu mówiłam, że właśnie bardzo dobrze na mnie ten kolagen działa. Przede wszystkim on ma 12 witamin w sobie, jak i sam kolagen. On jest też w dwóch właśnie wersjach smakowych. Ten jest akurat bardzo taki owocowy, brzoskwiniowy, jabłkowy. Bardzo go lubię, jeżeli chodzi o smak i dla mnie to jest bardzo wygodna wersja, jeżeli chodzi o suplementację. Z tego względu, że ani nie muszę tu żadnego proszku rozrabiać, już mam wszystko gotowe, ani nie muszę połykać jakiegoś, wiecie, takiego
dużej jakiejś tam tabletki, bo jak mamy te taki, wiecie, taki skład witaminowy, to te tabletki zazwyczaj są takie wielkie i ja naprawdę, ja mam, już Wam nieraz o tym mówiłam, ja mam bardzo duży problem z połykaniem. Lubię tą formę, bo mogę go zabrać wszędzie ze sobą, czy do samochodu, czy do samolotu, czy właśnie wypić go sobie rano, wieczorem, nie ma jakiejś tam konkretnej pory. Wasze zdrówko. I do tego właśnie jest bardzo, bardzo smaczny. Fajne jest to, ja Wam zostawiam oczywiście linka na dole i tutaj się Wam też będzie gdzieś wyświetlał, że tam możecie sobie przeczytać wyniki badań. Są dostępne, udostępnione właśnie na stronce. No i jak zawsze przychodzę do Was z promocją. Fajnie, cieszę się, że korzystacie z mojego kodu. To po pierwsze minus 10% na dekretka 10, który jak zawsze bardzo fajnie się łączy z promocją, którą przygotuję dla Was w danym miesiącu Primabiotic. I w tym momencie tak samo Collagen Beauty. Dwa opakowania kupicie właśnie ze zniżką minus 100 zł i plus do tego właśnie mój kod. Kod jest też ważny tak samo tu w Stanach, w Polsce, w Niemczech i słuchajcie w UK, więc bardzo fajnie możecie korzystać. No i pamiętajcie, że nasza skóra, nasze włosy, nasze paznokcie potrzebują takiej wewnętrznej właśnie takiego wewnętrznego wspomagania. Nawet jesienią, tym bardziej, tak, żeby to wszystko pięknie, ładnie nam tutaj zdrowo wyglądało. No dobra, ja już zaczynam teraz swoją pielęgnację, zaczniemy sobie od oczu. I zaraz sobie też nałożę maseczkę na całość. Mam akurat taką fajną na noc, więc mam nadzieję, że zachęcę Was też do... Jak ja zapominam, to teraz ja Wam przypominam o takiej pielęgnacji, żebyśmy sobie dały czas. Takie chwilę wytchnienia wieczorkiem. Płatki ze złotem są już nałożone, hydrożelowe płatki potoczne. Nawet mam, słuchajcie, to chyba jeszcze z Polski sobie przywiozłam. I teraz z Jandy mam jakąś taką maseczkę głęboka regeneracja, maseczka na dobranoc. Odżywienie, odbudowa suchej skóry i normalnej. Siła czystego retinolu. Dwie aplikacje. No dobra. Czyli sobie tutaj najpierw otworzymy. To coś dla mnie, słuchajcie. To coś dla mnie. Bo moja skóra przy tym trądziku różowatym jest bardzo wysuszona i rzeczywiście wymaga takiego ciągłego nawilżenia. Ale mówię, teraz to jest po prostu... Nie wiem, czy zauważyliście, ale ja w ogóle nie jestem czerwona, nie? Tam może chwilę po umyciu twarzy, to tak, ale... Ogólnie bardzo mi się uspokoiła ta moja cera. Później sobie jeszcze dołożę tutaj pod oczy, ale na razie razem z płatkami, bo tą maseczkę mogę sobie już na całą noc zostawić. A jutro, słuchajcie, jest bardzo też ekscytujący dzień z tego względu, że pokażę Wam cały proces, jak powstawał nasz nowy podjazd i w ogóle droga do domu, bo ten, kto mnie obserwuje na Instagramie, ten już widział, że no niestety zdecydowaliśmy się na to, że w sumie nowy podjazd, zdecydowaliśmy się, żeby go zburzyć i wybudować nowy, no bo stwierdziliśmy, że teraz lepiej niż później. No i przy okazji od razu jakby wybudowaliśmy do podjazdu drogę do naszego domu, którą i tak musieliśmy sobie zbudować, żeby nasze samochody mogły sobie już bezpośrednio wjeżdżać do garażu. Bo teraz będziemy mieć na tyle duży garaż, że będą nam się mieściły nasze samochody, więc to jest super.
i chcemy z tego bardzo korzystać i zawsze tak chciałam, że po prostu samochód mój będzie stał w garażu i ja z całymi zakupami będę sobie wjeżdżać do garażu, przechodzić już do domu, też jak będzie padał deszcz, to będziemy od razu już jakby, no można powiedzieć, w domu, no bo z garażu już będzie bardzo momencik, jak już się znajdujemy w domu, więc zaraz zobaczycie cały proces wyburzania, można powiedzieć. Tam Wam więcej też opowiem, bo to nagrywałam Wam te momenty dużo wcześniej, ale chciałam, żebyście jakby w jednym vlogu mieli cały proces, bo zawsze lubicie oglądać jakby już cały proces skończenia, więc tym razem będziecie widzieć wszystko przed i po. Tam jeszcze są małe poprawki do tego podjazdu, ale już go widać, jak będzie mniej więcej wyglądał efekt końcowy. Tam jeszcze tylko panowie muszą po prostu nałożyć pewne zabezpieczenia na tą kostkę, żeby ona właśnie miała się dobrze, jak będą właśnie padać deszcze i tak nie będzie się, wiecie, mocno brudzić. No ale niestety pogoda jest jaka jest, nie wiem czy słyszycie, jak u mnie pada deszcz mocno, więc no musimy na to chwilę jeszcze poczekać, ale już teraz będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Dobra, ja słuchajcie, idę się relaksować, a z Wami się widzę jutro i zobaczycie cały proces powstawania naszego podjazdu nowego. Dobra, kochani, słuchajcie, rozwalamy podjazd, tak, będzie całkowicie co innego. Jak widzicie, ten podjazd jest betonowy, wycięty jest taki, takie są płyty jakby ala zrobione, ale jest to generalnie cały wylany beton i jak widzicie, on ma dosłownie parę miesięcy i zobaczcie, jak on już wygląda. Ja znam beton od podszewki, wiem, jak on się zachowuje w tych temperaturach, w tej wilgotności, no i niestety no nie wygląda za fajnie, trzeba go co chwila prawie czyścić, tak jak widzicie tutaj jest to niezły już brud, ale to tylko z tego względu, że wcześniej nie było tutaj rynien. Teraz są rynny założone, więc raczej już to się nie powinno dziać, ale stwierdziliśmy jednogłośnie z Markiem, że nam się to nie podoba. Moglibyśmy w sumie do takiej jakby akceptacji przez naszego głównego inspektora budowy, on by nam to zaakceptował, ten podjazd, i byśmy już mogli jakby się wprowadzać, jeżeli wszystkie inne roboty by były skończone. Nie trzeba by było robić podjazdu, ale i po prostu zobaczcie, jaki tu jest duży uskok. Więc i tak czy tak musimy zrobić podjazd. U nas podjazdów będzie trochę, bo w planach mamy w przyszłości zrobić tutaj w ogóle bramę, dwie bramy. I teraz tak, tutaj by była właśnie jedna, tutaj by był jeden wjazd do garażu i później by był wjazd do Marka Office'u, który Marek będzie sobie później budował. No i tu jeszcze będzie taki na okrągło jakby wjazd z drugą bramą dla gości. Czyli jak ktoś będzie do nas przyjeżdżał, to sobie będzie mógł na tym jakby półkole sobie zaparkować samochód. No i stwierdziliśmy, że zrobimy po prostu kostkę. Na początku, w ogóle na samym początku chcieliśmy kostkę, ale odradzał nam pan, który nam wylewał właśnie te betony, tarasy i wszystko inne. I owszem, zgodzimy się z nim, ale jeżeli byśmy coś kładli na ten podjazd. Bo jeżeli chodzi o taras i wejście do domu, tam będą kładzione płytki i to będzie dużo ładniej wyglądać. Tutaj no byśmy nie robili nic. No i to tak wygląda, jak wygląda. Więc to wszystko będzie, słuchajcie, skuwane i będziemy kłaść tą kostkę, ten kolor. Nie wiem jeszcze, czy będą dwa rozmiary kostki, czy jeden, ale na pewno to będzie ten kolor. Jednogłośnie wszyscy mieszkańcy tego domu żeśmy stwierdzili, że ten kolor nam się właśnie najbardziej podoba, no bo ten to jest taki, widzicie, taki bardziej jak beton kolor i on się będzie tak brzydko zachowywał. Ten nie jest jeszcze niczym pokryty, nie jest za, wiecie, za impregnowany i w ogóle, dlatego on nie ma jeszcze takiego docelowego koloru, ale tak, będzie taki, taka ciemna kostka. Więc co? Zaczynamy! Jak widzicie, zaczęło się rozwalanie podjazdu. I takie czasami decyzje na budowie są, ale lepiej teraz niż później. Ja tak przynajmniej uważam. Teraz i tak jest kurz, piach i brud, więc za jednym zamachem, za jednym brudem, jak to mówią, będzie zrobione.
Traktor właśnie jeszcze przed chwilą przywiózł nam ziemię. Słuchajcie, za darmo. To jest hit, nie? A to jest bardzo dużo. Takie dwie wywrotki to kupę kasy kosztują. A dlaczego nam przywiózł za darmo? Dlatego, że on gdzieś tam kopie basen i Marek zagadał. Często na budowie tak właśnie nie mają co z tą ziemią później zrobić, muszą gdzieś ją tam oddawać, nawet czasami muszą za to płacić i nawet im jest to na rękę, więc no, tym bardziej, słuchajcie, rozwalanie podjazdu trwa, na razie panowie to tną i jeszcze czekamy właśnie na koparkę, czekamy, żeby to teraz to wszystko podnieść. Kasper został z tatą. Kasper pomaga tacie. Coś tam się z koparką stało i trzeba naprawić trochę. Więc są razem chłopaki. Dzień drugi naszego już braku podjazdu. Jak widzicie, został tam tylko taki nieduży kawałek. Cały podjazd, który był tutaj, został rozwalony i jest teraz tu w ziemi. I słuchajcie, to jest nawet dobrze, że tak jest, że to wszystko zostanie tutaj wkopane w ziemię, bo później ta kostka się tak nie będzie zapadać. No bo to wiecie, po paru latach na pewno by tak było. Są o, no to żaby tam pewnie są. Tutaj mamy to wszystko, słuchajcie, wykopane. Tu czekają rury na wkopanie, ale nie tu, tylko tam. Więc tak to się fajnie przedstawia. Nie ma to jak sobie zrobić już podjazd i go jednak rozwalić. No ale no co, nic nie zrobimy. Lepiej teraz niż później. Za jednym, jakby można powiedzieć, brudem. Więc tak to się wygląda i dzisiaj kolejny dzień zniszczenia. Kochani, kochani, kolejny dzień robienia naszego podjazdu. Jak widzicie, została już wkopana ta wielka rura z takim fajnym odpływem, ale to nie koniec tej rury, bo na razie jest tylko wkopana w jednym miejscu, a jeszcze musi być też wkopana tutaj. Jak widzicie, tutaj mamy taką na razie małą rurę, ale musi być właśnie takiej wielkości, żeby to było porządne, żeby to później był dobry odpływ wody. I jak widzicie, ta rura się kończy tutaj aż. O, po drugiej stronie, tu u sąsiada, jak widzicie, wszystko zostało bardzo ładnie wyrównane, jak widzicie, i chyba jadą chłopaki w ogóle do pracy, no i został przywieziony żwir, więc na razie to tak się przedstawia. Więc jak widzicie, tutaj zostało przygotowane już właśnie, znaczy wyrównane jak na razie pod podjazd, który będzie odtąd, tu od drogi, tak, gdzie szedł aż do garażu. No i jak widzicie, też jest przywieziony już żwir, ale to wiem, że jeszcze ma być go więcej, bo to jest za mało stanowczo. Tutaj też, jak widzicie, zostało to wszystko wyrównane, jak na razie, przynajmniej tyle o ile, bo tutaj też jeszcze, jak widzicie, są dołki, górki, pagórki, więc to trzeba będzie wszystko później wyrównać. Mamy już, jak widzicie, kostkę. O, kosteczka przyszła piękna na podjazd. Podjazd już też jest zrobiony, przygotowany, tylko będziemy kłaść to już zaraz. Kochani, kochani, spadł deszcz, więc wszystko to tutaj jeszcze, wiecie, schnie, ale już wam mogę pokazać. Zobaczcie, jaki mamy driveway i całą drogę do domu. Jaka szeroka. Fajnie. Super. Już jest przygotowana jedna droga, bo tu jeszcze, słuchajcie, jeszcze tutaj, tu na środku jakby będzie taki cały okrąg. Będą w ogóle dwie bramy, wtedy wjazdowe i tu będzie taki cały okrąg. Czy jak ktoś będzie do nas z gości przyjeżdżał, to sobie będzie tutaj właśnie stawał. Ale na razie mamy ten jeden podjazd, te resztę podjazdów już będziemy robić, jak będziemy mieszkać. No bo już chcemy tu mieszkać, tak. Tu jeszcze musi być skończone, właśnie wam doszłam do końca. Tu jeszcze musi być skończone.
żeby, wiecie, był taki ładny spadek, ale generalnie to jest niesamowicie to wygląda. Kolor też mi się podoba, bardzo kostki. Patrzcie, może troszeczkę wiać teraz. U nas dzisiaj krajzolska pogoda. Dopiero co padało, a już kurczę, świeci słońce i nie wiem, taki dziwny wiatr. Jeszcze tu widzicie, panowie będą rozkładać ten piach. Tu jeszcze muszą coś tam powymieniać, pozmieniać. No ale tak to się przedstawia tutaj już. Nieźle. Fajnie to wygląda. Tutaj robimy teraz jeszcze dróżkę. Tu będzie jeszcze dróżka. Aż tam do wejścia, właśnie do wejścia do pokoju gościnnego. I tam później będzie wyjście właśnie do łazienki, która będzie taką łazienką, jak będziemy używać basen. Więc tutaj będziemy to robić. Tu będą rośliny, a tu właśnie będzie taka dróżka. Więc to jeszcze teraz będziemy robić, bo jeszcze nam została kostka. Jeszcze nam mają dowieść kostkę. Więc tak, ale po prostu czad. Kolejny projekt za nami. No to taki jest konkret. Ale pięknie to wygląda. My, słuchajcie, na treningu pogoda jest... Nas nie rozpieszcza? Nie rozpieszcza, tak. No ale trenerzy powiedzieli, że będą grali w deszczu, no to grają w deszczu. Oczywiście jak będzie, wiecie, już niebezpiecznie, no to skończy się trening, ale... Powiedzieli, że jak będzie ten, że jak będzie burza, to wtedy przestaną, ale w deszcz normalnie będą grali. No wiecie, oni grają w różnych warunkach, więc muszą się jakby, no... Adoptować. Ale wszystkie dzieciaki wygrają. Ja cię suna, to coraz bardziej pada. Nie, Wiki? No nic. No jak widzicie, Kacper ma dzisiaj trening w deszczu i teraz gra w ogóle mecz. Zaraz chyba się tam przejdę zobaczyć, bo chciałabym zobaczyć. Marek tam ostro go kibicuje i tam Marek w ogóle się ostro wkręcił w ten futbol. A my z Wiktorią sobie tu siedzimy. Wiktoria mi tutaj rysuje i w ogóle, no, zobaczcie. Ale jazz. Bo to z ulubionej twojej książki. Pokaż książkę, którą teraz czytałaś. Mika uwielbia tą serię. Dajcie znać, czy znacie. W ogóle jest serial chyba, tak? No, na Netflixie. Nie? Na Netflixie i jest, będą tak. Robić film. Nie film, tylko nowy sezon będą robić. Nowy sezon. Dobrze, fajnie, będziemy oglądać. Ja też lubię z Wiktorią oglądać te. Oni w ogóle, chłopaki, to mają takie, kurcze, stroje tam wyczesane w kosmos. Uwielbiam oglądać. Bo ten, ten gość, co robił, chodził do szkoły, co mają fajne... stroje? No, gdzie... do szkoły pewnie takiej z projektowaniem, tak? Ubrań. No. No. Spoko, fajnie. Idzie huragan i ma do nas dojść chyba we wtorek albo w środę. Niby on idzie na drugą stronę Florydy, ale i wiecie, są dwa hurykany też. Dwa. I idą. Jest tak, hurykan Isaac i nie wiem, ten drugi tak, też. Tak, ale na razie idzie ten jeden i no słabo jest. On, wiecie, w każdej chwili może zmienić kierunek i iść w naszą stronę, więc no, no nic, zaraz pewnie też pojedziemy po treningu, po meczu zrobić w ogóle zapasy takie do domu, bo wiecie, może nie być wody, może nie być prądu. No masakra, nie? Więc trzeba się na to przygotować. Oh, myślałam, że to już tego nie będzie, no ale no niestety. Jak widzicie, bierzemy bańki na paliwo, bo już jest słabo. Wszyscy tankują więcej na generatory. Dobrze, że tutaj mamy aż dwa. No. Kurczaki, pada cały czas, słuchajcie. Panowie malarze działają w środku. Fajnie już sypialnia zaczyna wyglądać, ale to wam pokażemy, jak już będzie skończone. Dobra, kochani, mierzymy, czy dywan nam się zmieści. Czyli masz tak, 11,5, prawda? Mhm. Marek ma tor przeszkód dzisiaj. Kurde, ma
Za mały jest. No, 8,5. Za mały jest, no. To tak się, słuchajcie, wydaje, jak żeśmy widzieli to w tym... Chociaż nie, nie jest za mały na nim. Znaczy, bo on by był pod kanapą i wtedy już za kanapą by nie było. Za kanapą przecież nie musi być dywan. Ważne, żeby był tutaj, nie? Aha. To ten większy musiał być z tymi tymi. Z tymi bąbelkami. Bąbelkami. No. Chyba, że pojedziemy jeszcze na przykład na Linton. Tam też jest fajny. Nie, ja chyba chciałem na przykład sobie buty zmienić, bo mam, zobacz. No mokre po treningu. Ja akurat mam dzisiaj klapki, więc szybko mi wyschły. Widzicie, znowu się zaczęło. Już brakuje wody. Ale tu jeszcze są galony, więc zaopatrzyłam się. Idę jeszcze kupić w razie czego jakieś takie zupy tylko do podgrzania. Bo wtedy nie będzie działać nic. Ani lodówka, ani zamrażalnik, ani prądu nie będzie. Nie będzie na czym zrobić tego jedzenia. Więc trzeba się zabezpieczyć. Widzicie, wszyscy kupują wodę. Jeszcze zastanawiam, czy by jeszcze więcej nie wziąć.